Szwedzko-holenderski koncern ingeruje w polską politykę migracyjną. Czy jest się z czego cieszyć? Kolejne brzydkie działania narodu wybranego. Trump walczy o republikańskie prawybory, bo chcą go skancelować z życia politycznego w Stanach. A na koniec kolejne apele o zakazy fajerwerków w Europie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym będziecie na bieżąco z newsami z kraju i ze świata, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco to koniecznie klikajcie przycisk subskrybuj, chyba że już subskrybujecie to wtedy go nie klikajcie, albo obserwacje na Facebooku jak wolicie oglądać na fejsie, a już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem, bo dzieje się naprawdę grubo. Supposed to lay on the bed. If you've ever visited an IKEA, you've likely encountered their store's endlessly winding floor plan. This Decyzja sieci sklepów Ikea wobec Telewizji Republika wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. Część z użytkowników portali społecznościowych zapowiada bojkot znanego sklepu meblowego. Inni skupiają się natomiast na wytykaniu niespójnych działań marki. Kontrowersyjna dyskusja na antenie Telewizji Republika wobec migrantów wywołała prawdziwą lawinę. Stacja nie tylko znalazła się pod atakiem sporej części internautów i polityków, ale zaczęła również tracić reklamodawców. Taką decyzję podjął chociażby M-Bank, ale też Ikea, która swoje stanowisko zawarła w odpowiedzi na zapytanie jednej z użytkowniczek portalu X, wcześniej Twitter. Czytamy w nim, że Telewizja Republika od niedawna jest częścią pakietu stacji tematycznych oferowanych przez Polsat, a pakiet kupuje się w całości i Ikea nie była świadoma zmiany oferty. Część internautów wskazała poparcie dla działań Ikei, a część otwarcie zapowiedziała bojkot sieci sklepów i zapewniła, że już nigdy więcej nie zamierza kupować w sklepach szwedzkiej sieci. Niektórzy użytkownicy social mediów skupili się natomiast na wytykaniu innych działań marki, wskazując na pewne powiązania. Polityczne. Jedną z kwestii na którą zwrócono uwagę jest fakt wsparcia dla działań oraz współpracy z Fundacją Ocalenie, która w ostatnim czasie kojarzona jest z Szymonem Hołownią i otwarcie dąży do przyjmowania uchodźców w Polsce. Nie jest to przypadkowy ruch, jeśli już wiecie, bądź też nie. Ostatnio w internecie bardzo głośno zrobiło się wokół wypowiedzi, i to nie jednej, które miały miejsce ostatnio w telewizji Republika. I to jest taki e, cios za ciosem właśnie w ludzi, którzy popierają. Poprzednią władzę i obecną opozycję prawo i sprawiedliwość, bo telewizja Republika, jakby nie było teraz, jest najbardziej propisowska. Ona zawsze była propisowska, ale teraz tam po prostu przenieśli się ludzie ze starego TvP Info, którzy byli jakby nie było, czego by nie mówić o nowej telewizji publicznej, no bo wiadomo, że to jest po prostu propaganda e, Tuska, to ci z propagandy, Kaczyńskiego przenieśli się do telewizji Republiki i nagle zapraszają takich ludzi, z których robią się co chwilę nowe afery. Polityk Marek Król w dość kontrowersyjny sposób wypowiedział się na temat imigrantów i tego, jak powinno się z nimi postępować. No i sami widzicie, że są to dość mocne słowa. Temat tego, czy jesteśmy za imigrantami czy też nie, a wiem, że raczej zdecydowana większość Polaków jest im przeciwna, co wykazali w chociażby referendum, na które większość Polaków nie poszła, ma tu niewiele wspólnego z samą wypowiedzią. Nawet jeżeli nie wyobrażamy sobie tych ludzi jako naszych rodaków, sąsiadów i nie widzimy sobie dzielenia z nimi, nie wiem, miejsc w autobusach, takie słowa odbierane są jako zwyczajna obelga w jakąkolwiek godność ludzką, przede wszystkim przez wielu internautów i przez wszystkich tych z bardziej lewej strony, ale i tych centrowych. No bo zwyczajnie nie powinno się w ten sposób raczej mówić o ludziach i przywoływać takich skojarzeń. Że to, że to są nielegalni imigranci, nie powinniśmy ich wpuszczać, no bo są nielegalnymi imigrantami, powinniśmy ich odesłać tam, skąd przyjechali i nie dawać im w ogóle nadziei na to, że tutaj będą mogli się odnaleźć w jakiś radykalny sposób. Okej, okay, ale sugerowanie, że będziemy ich traktować tak, jak traktowano jakby nie było nas jeszcze lata temu, jest co najmniej. Co najmniej nietrafione, że tak powiedzmy. Na dodatek słowa te padły kilka dni, jeśli dobrze pamiętam, to chyba trzy dni po innej już głośnej wypowiedzi w tej samej telewizji Republika Jana Pietrzaka, który mówił, że mamy przygotowane baraki dla imigrantów, czy to w Auschwitz, czy w Majdanku. No tyle, że ten akurat podkreślił, że był to żart. Co więcej, <laughs> w Niemczech faktycznie takie rzeczy miały miejsce. To nie jest tak, że. To są jakieś oderwane całkowicie od rzeczywistości słowa tego Pietrzaka. Jasne, nie trafione i nie powinny paść, bo w Niemczech to też wywołało skandal, ale we wrześniu 2015 roku niemieckie media donosiły o umieszczeniu 50 byłych azylantów oraz bezdomnych w baraku stojącym na terenie jednego z podobozów w Dachau, który był otoczony terenem służącym do hodowli roślin, m.in. w celu prób uzyskania czystej witaminy C dla żołnierzy na froncie. No i wiecie, no zbudowano tam coś nowego, ale na terenie tego obozu, więc można to interpretować w różne sposoby. Afera w 2015 z tego powodu była i on gdzieś tam do tego się ponoć odnosił. No ale jakby nie było, taka wypowiedź, też nie powinna paść. Jednak co do wypowiedzi króla, redakcja też odcięła się od tej narracji, mówiąc, że kompletnie nie zgadza się z poglądami polityka, którego zaprosili do udziału w programie. No i wiecie, to jest trochę tak jak z Jaruzelską, która zaprosiła Grzegorza Brauna. U nas też nomen no miał wyjść wywiad z Grzegorzem Braunem, tylko pomiędzy jego wyjazdami, a naszymi wyjazdami nie udało nam się, znaczy już, już nawet mieliśmy się w pewnym momencie spotkać, ale no po prostu mieliśmy zupełnie inne harmonogramy i ciężko było ogarnąć taki jeden konkretny termin. Spotkamy się na pewno jakoś na, na dniach myślę, że zaczniemy umawiać wywiady, tak jak wam mówiłem. <laughs> Mamy już trochę gości wstępnie poumawianych, tylko kwestia dogadania harmonogramu. No ale właśnie pani Jaruzelska też zaprosiła Brauna, no bo jest dziennikarką i zaprosiła do cholery posła. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Co w tym złego? Jak bardzo kontrowersyjną postacią by nie był, nie jest ani skazany, a nawet skazańców przecież się bierze do wywiadów. Przecież robią materiały, Netflix robi wielkie dokumenty, jak. Dziennikarz idzie do więzienia i gada z jakimś masowym przestępcą, mordercą, nie? I nikt w tym nie widzi niczego złego. Jakoś Netflix w dalszym ciągu dostaje wsparcie nawet i od lewej strony. A dziennikarka zaprosiła posła na Sejm i za to została zbanowana, usunięta z jednej ze swoich posad. No i teraz dzieje się to samo z telewizją Republika, bo dziennikarze zaprosili kogoś. Eksperta, który miał się wypowiedzieć w danej sprawie. Wypowiedział się być może głupio, być może skandalicznie, ale od tego są dziennikarze, żeby po prostu zapraszać ludzi. To nie jest tak, że oni podzielają opinię tamtej strony, ale chcą, żeby ludzie zobaczyli, że taka opinia też funkcjonuje na świecie. Jeżeli będziemy pozwalać na tego typu cenzurę, no, to zaraz będziemy mogli mówić wyłącznie rzeczy, które sprzyjają głównej partii rządzącej, bo każda inna wypowiedź będzie mogła być odbierana jako coś szkodzącego, niebezpiecznego że nie powinno się o tym mówić. I zaraz wszyscy będą. No, ludzie, chyba nie w tym kierunku powinniśmy iść jako w wolny świat. Uważamy się chyba za ten wolny świat, nie? A idziemy w coraz bardziej Chiny czy Koreę Północną, a w zasadzie w takie Chiny i Koreę Północną, jak my sobie to wyobrażamy, bo. W dalszym ciągu nam będą wmawiać, nawet jak będziemy już jeszcze bardziej ocenzurowani niż tamte kraje, to dalej będą nam wmawiać, że to my jesteśmy wolni, bo Koreańczycy i Chińczycy też myślą, że są wolni. Internauci na Twitterze, znaczy no na X-ie, spekulują nawet, że mógł to być pewnego rodzaju spisek przeciwko stacji. Wiecie, że osoby, które przychodzą udzielić wywiadu, będą mówić jak najbardziej skrajne i kontrowersyjne rzeczy tylko po to, żeby oczernić i ośmieszyć tę stację, czy może nawet przyczynić się do jej kompletnego upadku. Oczywiście, mimo tego, że redakcja nie zgodziła się z opinią marka króla, Materiał poszedł w świat i firmy, które zauważyły, że mogą sobie z tego tytułu pogorszyć wizerunek, no bo zaczął się bojkot, postanowiły się jak najszybciej wyautować z tego. M-Bank podjął tę samą decyzję co IKEA, a ich reklamy mają w najbliższym czasie kompletnie zniknąć z kanału. Jest to rzecz jasna, bardzo pr zagrywka. Nie jest to żadna nowość, że zachodnie marki będą się odcinały od kontrowersji i skandali. W te same miejsca będą pewnie przychodzić inne firmy, ale już niekoniecznie z takimi budżetami, bo jakieś, nie wiem, Tiger, Black... Czy jakaś inna firma, która słynie z kontrowersji, też może e, chcieć się zareklamować w takim miejscu, czy nie wiem, jakiś gps czy coś, chociaż nie wiem, czy oni będą chcieli wchodzić w coś politycznego. Tutaj jest ten problem, nie? Bo ile kontrowersja to kontrowersja, to polityka to też już jest coś, co już kompletnie dzieli Polaków. Dzieli w ogóle e, całe narody. M-Bank jest niemiecki, IKEA jest szwedzka, a imigranci. To temat zapałka, którego nikt nie chce podejmować i od którego każdy chce się jak najbardziej odcinać, żeby tylko się nie narazić. Pytanie tylko, czy właśnie w ten sposób te firmy nie ingerują nieco za bardzo w politykę wewnętrzną, która w teorii kompletnie powinna ich nie dotyczyć. Chociaż dla tych koncernów pewnie lepiej jest tak jak u nas, niż u nich, ale sami zoba zobaczcie, jak bardzo IKEA weszła już teraz w politykę, bo mamy tutaj oficjalne tweety z ich profilu. Na X, kiedy Maciek Duszczyk napisał tak: Szanowni Państwo, to będzie olbrzymie wyzwanie stworzyć odpowiedzialną, długofalową i kompleksową politykę migracyjną dla Polski. Bardzo dziękuję za stworzenie możliwości Donaldowi Tuskowi. No i tutaj jest powołanie właśnie ich wiceministra, który no. będzie się zajmował polityką migracyjną w przyjmowaniu migrantów. I IKEA odpisała. Gratulujemy, to bardzo dobra wiadomość. Jesteśmy gotowi do współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu dobrej polityki migracyjnej. IKEA. Co się porobiło z tymi meblami? Bo ja już nie rozumiem. Jeśli chcemy wprowadzać taką politykę zagraniczną, jaką wprowadziła sobie Szwecja, to ja Wam może pokażę tutaj parę mapek, żebyście zobaczyli. Jak to wszystko wygląda w Szwecji? <laughs> Proszę bardzo. Szwecja. Tutaj macie mapę dotyczącą niecnych uczynków, zazwyczaj w nocy, gdzie sprawcą jest zazwyczaj osoba płci męskiej, a ofiarą osoba płci żeńskiej że tak trochę naokoło to powiem, żeby wiecie, wiecie o co chodzi. To tutaj macie mapkę. Mam nadzieję, że to jako tako widać. Tu mamy Polskę, a tu mamy Szwecję. U nas na 100 tysięcy przypadków, na 100 tysięcy osób jest od jednego do dwóch i pół przypadku. W Szwecji jest ponad 50. Ile dokładnie nie wiadomo, bo tam kończy się skala. Czyli... Kilkudziesięciokrotnie wyższą przestępczość w tym zakresie mają. Kolejna sprawa: kradzieże. Polska na 100 tysięcy osób, od 100 do 200, nie, od 250 do 500, Szwecja powyżej 3000 i skończyła się skala. Kradzieże samochodów, czyli to, z czego Polska słynie tak stereotypowo. Nie, że Polak to kradnie auta i sprzedaje w Niemczech. Nie, kradnie auta w Niemczech. Być może to Polacy tam kradną, tylko nie, bo w Niemczech też już jest w miarę ok. Polska na 100 tysięcy mieszkańców od 25 do 50. Szwecja od 200 do 300. Chociaż tam nie przekroczyli skali. Eee, tutaj mamy e, Włamania. Polska na 100 tysięcy osób jest od 150 do 200. W Szwecji znowu powyżej 600 poza skalą. Rabunki. Polska od 10 do 19, Szwecja, trzymają się w skali, ale od 80 do 89. E, handel substancjami zabronionymi. Polska od 100 do, 190, do 199, Szwecja ponad 1000 poza skalą. No to jeśli... Aha, i zauważcie, że generalnie tam, gdzie jest wyższa przestępczość, to to są regiony, które dużo chętniej przyjmowały migrantów. I teraz jeśli wy, szanowni ludzie z Ikei, chcecie nam urządzać politykę migracyjną odpowiedzialnie, jeśli identyfikujecie się jako szwedzi, no to no to ja nie wiem czy Polacy tego faktycznie oczekują. Następny. Temat. Kilka osób odeszło w izraelskim bombowym incydencie siedziby palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca w Han Yunis w strefie Gazy. Jak poinformowano, agencja Reutera podała informacje. Liczby ofiar nie zostały sprecyzowane. Reuter, opierając się na informacjach uzyskanych od palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca, poinformował, że nie był to pierwszy bombowy incydent, którego ofiarą padła siedziba organizacji. Przekazano też, że oprócz osób, które odeszły, są ranni. Kierowany przez Hamas Rezort Zdrowia Strefy Gazy poinformował, że od początku rozpoczętej 7 października ubiegłego roku wojny w Wskutek odwetowych nalotów sił Izraela odeszło 21 185 Palestyńczyków, z czego 207 w ciągu ostatniej doby. Liczba ta nie uwzględnia podziału na cywilne ofiary wojny i członków organizacji terrorystycznych Izrael szacuje, że tych ostatnich odeszło około 8,5 tysiąca. Walki między Izraelem a organizacją Hamas rozpoczęły się po napadnięciu przez Hamas na Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku. Terrorero odebrali możliwość dalszej egzystencji, wówczas około Około 1200 osób w strefie przygranicznej rozdzielającej strefę gazy oraz Izrael. No i właśnie o tym, że coś tam zostało zniszczone, ktoś tam utracił dalszą możliwość funkcjonowania, e, wojsko walczy z wojskiem, no słyszymy cały czas, a w końcu jest tam wojna, na tym mniej więcej wojna zawsze polega. Rzadko wygląda ona tak, że osób poszkodowanych postronnych nie będzie, tylko że z założenia tam... Ten czerwony półksiężyc, jest takim muzułmańskim odpowiednikiem naszego Czerwonego Krzyża, czyli odgórnie taka działalność, która zajmuje się pomocą humanitarną w krajach, ale islamskich. Także, jaki mógł być powód, jakie uzasadnienie można przyjąć w sytuacji, gdy działania Izraela są jawnym atakiem na takie działalności, czy na ludność cywilną, bo i o tym przecież słyszymy cały czas. Takie czyny na z z br, ale nie będę mówił do końca, strony palestyńskiej z informacji, które do nas dochodzą, mają się nijak do tego, co wyprawia tam Izrael. No i właśnie dostajemy jakieś tam informacje, które w teorii miałyby szkodzić Izraelowi, a przynajmniej jeszcze bardziej umniejszać mu w naszych oczach, podczas gdy polityka zachodnia jest właśnie nieco bardziej proizraelska. No i sumując to wszystko, jedno z drugim, no, nie za bardzo się to łączy. My Izraela być może i e, nie popieramy działań tego rządu. To jasne. Mamy ku temu swoje powody. Chociażby to, że Izrael ma wrogą politykę względem Polski. My tam nawet nie mamy własnego ambasadora. E, dlatego nie jest to dziwne, że nie będziemy jakoś w 100% działań polityków Izraela popierać. Nawet mamy tutaj e, dowody na to, jak nieczysto grali względem Polaków. Czy nie było tam jakiegoś faktycznego powodu, żeby uderzyć akurat w ten, a nie inny punkt? Bo wiecie, zamiast w szpital czy jakiś inny ośrodek pomocy, mogliby uderzyć chociażby w bazę wojskową. Oni oczywiście za każdym razem będą mówili, że no, bo tam mieli ciężką artylerię, bo tam byli również ludzie powiązani z Hamasem, bo tam mieli broń i tak dalej. Ale kiedy Rosja przeprowadzała precyzyjne ataki na stronę ukraińską, też. W szpital, między innymi, gdzie właśnie ulokowało się wojsko ukraińskie, to nazywaliśmy Putina zbrodniarzem wojennym. Mimo tego, że jeśli wojsko jest na jakimś terenie cywilnym, to ten obiekt przestaje być obiektem cywilnym. Więc mamy straszną. Yy... No, strasznie podwójne standardy. Z takiej odległości wszystko to wydaje się być mocno niewyraźne. Wiadomo, to jest w ogóle jakaś inna część świata. Nie dotyka to nas tak bardzo jak właśnie coś, co się dzieje tuż za naszymi granicami. A to, co do nas dociera, często jest zwyczajnie dziwne, niejasne i dostajemy wyłącznie jeden przekaz: To, że mogliśmy sobie słyszeć coś od Ukraińców, być może coś nawet od Rosjan, którzy przebywali w Polsce. No to już o tym, co się dzieje w Izraelu, nie za bardzo usłyszymy w Polsce. Kto wie, czy nie jest to po prostu wygodna narracja, żeby powiedzieć, że uderzono w Czerwony Półksiężyc, kiedy w rzeczywistości mogłoby to być jakieś ugrupowanie podszywające się, nie? Nie mamy na te pytania, niestety, odpowiedzi, ale naprawdę, chyba zbyt często dzieją się takie dziwne przypadki. Następny temat. We get the worst outcomes. We're at the bottom of every list. In total, American society pours more than a Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych od decyzji Sądu Najwyższego Stanu Kolorado, który wykluczył go ze startu w republikańskich prawyborach w tym stanie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w październiku. Przed faworytem Republikanów, byłym prezydentem Donaldem Trumpem, stoją jednak poważne przeszkody. Sąd Najwyższy Stanu Kolorado orzekł 19 grudnia ubiegłego roku, że nie może on ponownie startować na urząd prezydenta w tym stanie. Ma to związek z Wydarzeniami na kapitolu ze stycznia 2021 roku. Sąd Najwyższy uznał, że działania byłego prezydenta, czyli podżegające tłum przemówienia do demonstrantów, stanowiły o udziale Trumpa. Były prezydent zachęcał wtedy swoich wyborców, by poszli do kapitolu i pokazali swoją siłę oraz mówił, że jeśli nie będą walczyć jak diabli, nie, nie będą mieli już kraju. Sąd powołał się na 14 poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jej trzeci paragraf mówi, że urzędów nie może sprawować osoba, która złożyła przysięgę na Konstytucję. Stanów Zjednoczonych, a następnie wzięła udział w powstaniu lub buncie przeciwko niej albo udzielała jej wrogom pomocy lub ewentualnego poparcia. Trump odwołał się od wyroku sądu stanowego do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. W składzie sądu stosunkiem 6 do trzech dominują konserwatyści, w tym trzech nominatów Trumpa, ale nie są ślepo posłuszni republikanom. W gorącym okresie powyborczym w 2020 roku zgodnie udaremnili próby podważenia zwycięstwa Joe Bidena. Decyzja Sądu Najwyższego będzie miała wpływ na działania kolejnych stanów, które chciałyby. Chciałyby wykluczyć Trumpa. Takim stanem jest Maine, gdzie sekretarz stanu Sena Bellows orzekła, że Donald Trump nie może startować ponownie na urząd prezydenta w tym stanie. We will the right of to the of their no słuchajcie, wiecie, no jest to zawsze jakiś argument. Trump, Trump wyraźnie tutaj łamie prawo według sądu, oczywiście, pierwszej instancji. Który nie skazał go prawomocnie, skoro mógł się odwołać, więc w dalszym ciągu no, prawa, jakby nie było, nie można powiedzieć, że złamał, ale już tak w połowie. No a prawo obowiązuje jego, jak każdego innego kandydata na prezydenta, bo na tym przecież ono polega. Jest tak rozległe, że na każdego można by w nim pewnie coś znaleźć. Czy takiego Bidena też mogliby usunąć ze względu na swoją, nie wiem, niesprawność psychofizyczną? Pewnie też, ale. To, co zarzuca się Donaldowi Trumpowi, to jest to, że on podburzał ludzi do ataku na Kapitol. Tylko w jaki sposób? Co on takiego zrobił? Że nie sprzeciwił się temu w odpowiednim momencie, przecież, e, że, że podważał e, wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale Donald Tusk też podważał wynik wyborów w 2020 roku i mówił, że gdyby były uczciwe, to wygrałby Trzaskowski. No i co, i za to powinniśmy Tuskowi odebrać prawo, wyborcze, pra, prawo do kandydowania? No, no, sami rozumiecie, jaki to jest paradoks, nie? że za wszelką cenę Trumpa próbuje się odsunąć od polityki. Dlaczego? Ano dlatego, że jest człowiekiem kompletnie niezależnym. To jest multimiliarder z wielkimi spółkami. Który nie musi interesować się tym, co tam powie mu ten doradca, tamten doradca, co będzie dobrego dla partii republikańskiej, tylko może po prostu rządzić. I on właśnie był takim przywódcą, dlatego jest niewygodny. Lepiej mieć marionetkę Bidena, który zrobi wszystko, co mu powiedzą i musi mieć nawet kartkę z rozpisaniem: OK, wychodzę z tego samolotu tu, no to idę później w prawo, w lewo, witam się z tym i z tamtym. No, bo taką osobą jest dużo łatwiej zarządzać. Trump jest niewygodny nie tylko dla demokratów, którzy chcą się teraz go pozbyć prawnie. Jest niewygodny również i dla republikanów, bo jest nieobliczalny. I działa często według tego. Jak on by chciał zarządzać tym krajem, a zarządzać na pewno umie. Czy jest to zgodne z, po z poglądami większości osób w Stanach Zjednoczonych, czy nie, to inna kwestia, ale zarządza wielkimi spółkami, więc ciężko mu odmówić doświadczenia w zarządzaniu e, jakąś wielką organizacją. Taką jak chociażby państwo, ma na pewno dużo większe kompetencje do tego niż taki Biden, który jest po prostu politykierem od dawna. <trym> No i dlatego właśnie szuka się wszelkich haków na niego. Przecież Biden zaliczył od razu, trzy, trzy miesiące chyba po wyborach był, był pierwszy poważny sondaż, no i zaliczył najwyższy w historii, o ile dobrze pamiętam tutaj, więc, więc może nie będę mówił najwyższy w historii, ale jeden z najwyższych w historii, bo nie weryfikowałem tego teraz, wiem, pamiętam to jeszcze z 2020 roku, spadek zaufania społecznego. I już po trzech miesiącach wygrywał Trump. Rozumiecie? No i z pewnością mogliby, gdyby było im to na rękę, też Bidena o coś oskarżyć. Ale na rękę to nie jest Trump. Gość ma zdecydowanie za dużo do powiedzenia jak na potencjalnego prezydenta i za duże poparcie, przez co miałby w zasadzie przepustkę prosto na stołek prezydencki, gdyby do wyborów został dopuszczony. Przynajmniej na ten moment. No, sąd, czy ktoś tam inny, kto miałby z tego tytułu korzyści, postarał się naprawdę wyjątkowo mocno, by na temat polityka zrobić jak najlepszy i najdokładniejszy research. By tylko nie dopuścić go do władzy, co tylko pokazuje, jak bardzo się go tam obawiają. Zarzucili mu też przecież oszustwa wyborcze, że posługiwał się fałszywą narracją. Cokolwiek by to nie znaczyło, a przypuszczam, że chodzi o chociażby jakieś niespełnione obietnice, nie oznaczałoby to, że na ten przykład taki Donald Tusk nie powinien również zajmować dzisiaj stanowiska premiera, jeśli nie dotrzymuje swoich obietnic, a nie dotrzymał ich wielu. Przecież też wiele obietnic nie spełnił. Miał nie podnosić podatków, a podnosi. Wiek emerytalny, a nawet teraz, wiecie, teraz już niby nie jest za tym, ale już teraz łamie swoje pierwsze obietnice. Chociażby o finansowaniu telewizji publicznej. No ale on to akurat jest bardzo na rękę Europie, Unii Europejskiej, więc no nikt nie chciałby się go raczej tam pozbywać. Może poza obecną opozycją, która jest mniejszością. Następny temat. 差点被发现。 Każdego roku podczas noworocznych obchodów w Polsce dochodzi do wielu incydentów, w tym tych z udziałem zwierząt. Pomimo powszechnej świadomości na temat szkodliwego wpływu huku na zwierzęta domowe i dzikie, wystrzeliwanie ogni sztucznych jest nadal praktykowane. Przyrodnicy są zgodni co do przyszłości tej formy świętowania w kraju. Czas na zakaz obrotu i używania fajerwerków w Polsce, twierdzi przyrodnik i biolog Robert Maślak. Według naukowca, każdego roku Polacy wyrzucają w powietrze wraz z fajerwerkami 700 milionów złotych, a to jedynie część problemu. Związanego z zanieczyszczeniem. Biolog zwraca uwagę, że głośne obchody nadejścia nowego roku zaczynają się jeszcze przed Sylwestrem i kończą niekiedy nawet 2 i 3 stycznia. Najbardziej na tych wystrzałach cierpią zwierzęta, zarówno dzikie jak i domowe. Robert Maślak zwraca uwagę, że fajerwerki wywołują stres u zwierząt praktycznie w każdym zakątku Polski na osiedlach, w parkach, lasach czy górach. Pomimo zakazu dotyczącego użycia jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych na obszarach parków narodowych i w innych ostojach dzikiej przyrody, dochodzi do incydentów. W tym roku ktoś urządził pokaz fajerwerków w sercu Tatr w Dolinie pięciu stawów polskich. Za wskazanie sprawcy wyznaczono nagrodę. W Zakopanem obowiązuje całoroczny zakaz używania petard i ogni sztucznych. W tym roku wiele prywatnych osób oraz organizacji prozwierzęcych dyżurowało całą noc, aby pomóc potencjalnie skrzywdzonym zwierzętom. Podobnego zdania jak Robert Maślak, jest adwokatka specjalizująca się w sprawach dotyczących praw zwierząt. Według Karoliny Kuszlewicz wystrzeliwanie fajerwerków pomimo wiedzy, jaką mamy o ich oddziaływaniu na zwierzęta, jest święto. Przez krzywdzenie. Adwokatka zamieściła na Facebooku kilka zdjęć przerażonych lub martwych zwierząt. Z dedykacją dla wszystkich, którzy podważają rolę etyki w stosunku do zwierząt, podtrzymujecie kulturę krzywdzenia, napisała adwokatka. No i właśnie ta sama śpiewka jak co roku. Oczywiście tak, ludzie nadużywają swojej wolności. Często nadużywają możliwości korzystania z takich przyjemności, jaką jest obserwowanie ładnego obrazka, jaki prezentuje nam właśnie pokaz fajerwerków, czy tam innych petard na niebie. Zwrócono na to uwagę w artykule, że tam gdzie postawiono z jakiegoś powodu zakazy na ich używanie i tam znajdzie się jakiś gamoń, który i tak pójdzie do tego parku narodowego i wystrzeli petardę. Tylko czy gdyby były one nielegalne, Byłoby to równoznaczne z tym, że całkowicie zażegna się ten problem, czy raczej każdy i tak będzie kombinował, jak może, z takich właśnie ludzi, którzy pójdą do tego narodowego i coś zniszczą? No raczej nie. Ktoś rozsądny też zawsze się znajdzie. A po co z tego powodu odbierać nam prawo do świętowania w taki sposób, jaki nam się podoba? Wszystko jest chyba dla ludzi, nie, I nie popadajmy w jakąś paranoję. To, że ktoś urwie sobie palca fajerwerkiem, to nie znaczy, że mamy wszystkim zakazywać kupowania tych fajerwerków. To, że ktoś potrąci kogoś na przejściu dla pieszych, to nie znaczy, że mamy zakazywać ludziom samochodów. To, że ktoś zrobi krzywdę nożem komuś innemu, to też nie znaczy, że mamy zakazywać sprzedaży noży. No, dlaczego idziemy w tak absurdalne tematy?